Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, kontynuujemy serię Karmienie i ogarnianie hodowli. A jeśli zastanawiacie się, co Carlos zrobi na moich rękach, to chciał się po prostu przywitać, ponieważ odcinek z Carlosem wyjdzie w sobotę. Także jak coś, czekajcie na sobotę, bo będzie naprawdę subcio. Będziemy go karmić, pokażę wam w ogóle, jak się kąpie. W ogóle Carlos umie pływać i nurkować, co mnie totalnie zdziwiło. W każdym razie, jak już zdążyliście zauważyć, odcinek jest trochę wyjątkowy, ponieważ mamy operatora. Co jest fajne, ponieważ operator będzie się zajmował tymi kadrami, które my mamy teraz. Natomiast ja zajmę się tym, co robię najlepiej, czyli po prostu będę nagrywał makro. Także zobaczymy, co wyjdzie z takiego połączenia. Koniecznie dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu odcinków, w których mam operatora. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekaw. Odcinek trochę eksperymentalny. I w roli wstępu to jest tyle, jednakże chciałbym wam tylko przypomnieć o fakcie, iż ten niesamowity i piękny i ociekający zielenią gekon Toke jest dostępny na ptasznikizająca.com, także jeśli ktoś chce, to zapraszam do linku pod filmem. Tymczasem kończymy wstęp i zabieramy się do roboty. To są Terrarias avicularia minatrix i zwróćcie uwagę, jak śmiesznie to wygląda, że ten pająk jest niby nadrzewny, natomiast tak jak wcześniej, we wcześniejszym pojemniku, on sobie skubany zrobił swoją główną komorę już w torfie, co jest naprawdę ciekawe wśród avicularii, przynajmniej dla mnie. Ten osobnik co prawda nie zrobił sobie tak stricte w torfie, ale w dalszym ciągu, jak widzicie, on siedzi jednak przy ziemi. A podczas kiedy na przykład jak mamy tubę z Caribena wersji Color, to tutaj sytuacja wygląda całkiem inaczej, ponieważ pająk, jak widzimy, ma gniazdo od góry, siedzi on ogólnie u góry, także to tak w roli ciekawostki, je odkładamy już. Dobra, moi drodzy, przyszła pora na ptasznika Goliata. To terrarium ma fajną powierzchnię na pająka w tym stadium, niemniej wydaje mi się, że niepotrzebnie tutaj jest na przykład korzeń, a samą tą korę bym ustawił bardziej do tyłu. W takim razie teraz zrobimy tak, że wyciągniemy na pewno ten korzeń tak po prostu ręką, jego tu nie będzie już. Ponieważ wiecie, pająk urósł i korzeń niepotrzebnie zajmuje miejsce. Jak wyjmiemy korek, to wygonimy pająka, zapędzimy go do pojemniczka na sekundę i ja mu delikatnie tutaj zmienię wystrój. O, słuchajcie, jakie to jest bydle. Dobra, słuchajcie, wygonimy bestię. Trzeba uważać, bo ona się wyczesuje dość mocno. Bo po prostu nie chcę jej stresować, jak będę manewrował w terrarium. Poza tym nie chcę również zostać ukąszony przez pająka, który, słuchajcie, wielkość, ta, którą widzicie, to jest L7. Albo nie, dobra, przesadzam, to jest L8. No w każdym razie sami widzicie, jak wygląda L8 u Terrafossa. O, jakie to jest bydle. Dobra, moi drodzy, mamy tego bydlaka. Ja nie mogę, zaraz sobie ją zobaczymy jeszcze w lepszym makro. Natomiast teraz na szybkości, co bym chciał tu zrobić? Przede wszystkim chcę przekopać torf na tamtą stronę. Wyjmę miseczkę z wodą, bo jest błoto w niej. Jak już przekopałem praktycznie cały torf na lewą stronę, to umieścimy tutaj ten sam korek, tylko po prostu w innej pozycji. Czekajcie, nie tak musi być. Ja muszę złamać ten korek. Dorzucimy i tu jeszcze dosłownie troszkę mchu. Torf też nie jest w złym stanie na tyle, żeby go całego wymieniać. Zrobiliśmy delikatny lifting. Pająk teraz ma dużo miejsca w przedsionku. No i plus oczywiście duże miejsca gniazdowe. Pozostaje tylko umieścić świeżą miseczkę. No i zobaczmy tą bestię, moi drodzy. I to jest ptasznik Goliat, który nie jest dorosły, kochani. Wróćmy w takim razie tą panienkę do siebie. Idź, dziewczyno. Ty wyglądasz jak taka stara babcia. Ty jesteś młodą dziewoją. O, pięknie. Kiedyś Kuba ze Spidershopu dał mi tip taki, że jeśli mamy Terrafossę, to ona zawsze powinna mieć miseczkę z wodą. Prawda jest taka, że póki się o tym dowiedziałem, to moje Terrafossy nigdy nie miały miseczki z wodą i jakoś żyły. Natomiast też nie miałem wielkiego doświadczenia z Terrafossami. Zawsze trzeba słuchać bardziej doświadczonych. W związku z tym, odkąd usłyszałem, że Terrafossy rzeczywiście powinny mieć tą miskę z wodą, no to dbam o to, żeby miały. A tak w ogóle to ostatnio stwierdziłem, że dam każdemu ptasznikowi do terrarium miseczkę, no i wychodzi na to, że każdy jeden u mnie miseczkę w dniu dzisiejszym ma. Przyszła pora na moją piękną samiczkę Formictopus SP Dominican Purple. No ta samica jeszcze się nie zdarzyło, żeby odmówiła pokarmu, ale z drugiej strony zawsze musi być ten pierwszy raz, nie? O, patrzcie! No to właśnie się zdarzyło, że samica odmówiła pokarmu. Jak ona co tydzień dostaje żarcie, to tak mniej więcej koło 8 świerszczy dostaje i zawsze ona je wszystkie łapie i zjada. Więc jeśli tydzień temu dostała tyle świerszczy, a dzisiaj nie chce jeść, a zawsze jadła co tydzień, to jest to ewidentny znak, że ptasznik będzie liniał. W takim razie dajemy mu spokój. Ale przyznajcie, że jest kawał pięknego fioletowego pająka, no nie? Bardzo ją lubię.
Wszystkie formy ktopusy, słuchajcie, są fajne, bo są słabo jadowite i są mega żarłoczne. Więc to jest naprawdę bardzo fajne połączenie, jak dla mnie. Tylko że akurat samiczka wychodzi, a tutaj oboje trzymamy aparaty. Co teraz? No, wracaj do siebie, dziewczyno. Jak wam się podoba jej terrarium? Mi się podoba. To jest w ogóle taka ścianka glinowa. Glinowo-piaskowa ścianka. W takim razie zamykamy i przechodzimy dalej. To teraz pooglądajmy sobie, moi drodzy, na drzewniaki. Mamy tutaj dwa kontynenty, mianowicie jest heteropoda David Bowie z Azji Południowo-Wschodniej, na przykład z Tajlandii. A tutaj są cztery sztuki moich podrostków Caribena Versicolor. Każdy jest po wylince, każdy chce jeść i to w każdej ilości. W związku z tym zacznijmy. Podrostek numer jeden. Patrzcie. I to słuchajcie, te Caribeny, jak mają dobre warunki, czy tutaj po prostu jak mają wilgotną i w miarę dobrą wentylację, no to rosną jak na drożdżach, wcinają ile im się da, linieją właśnie też szybciutko dzięki temu. Patrzcie. Trzeci? Proszę bardzo, żaden problem. W takim razie trochę wody. No i ta trzykrotka zasadzona w pionowych tubach też mi się bardzo podoba, bo w momencie jak jest jej za dużo, to po prostu odcinam, czy tam odrywam kawałek i spoko. Pająk ma gdzie siedzieć w gnieździe, jest w miarę jak w naturze. Dobra, tą zamykamy i przechodzimy do na przykład kolejnej, która siedzi troszkę niżej. Czy uda nam się ją w takim razie wywabić tak, żeby dostrzec atak? Myślę, że to nie będzie trudne. Patrzcie, co za akcja! Jeszcze jeden. Patrzcie na to, proszę bardzo. Trzeciego. Dobra, chcesz to masz. Weźmiesz to tak stąd. Patrzcie, no, rozrywa świerszcze normalnie. Jaka pazerna. One są już, słuchajcie, w tym stadium, o widzicie odwłok, coraz czerwieńsze. Teraz z wylinki na wylinkę będzie coraz więcej tych akcentów czerwieni, świadczących o ubarwieniu dorosłym. A cóż takiego żółtego tutaj siedzi? To oczywiście dwie piękne heteropody David Bowie. Powiem wam szczerze, że to są moje ulubione pająki właściwe, bo są takie przerażające, a zarazem tak niegroźne. Postaramy się, że tak powiem, złowić heteropodę na świerszcza, czyli ona go chwyci, a ja ją wtedy wyciągnę z pojemnika, pod warunkiem, że chce jeść, ale ta chyba nie chce. Ta nie jest głodna, więc jakby wiecie. Z pająkami jest tak, że to nie jest powiedziane, że pająka trzeba karmić raz na tydzień, czy tam raz na ileś, bo tak naprawdę każdy jest głodny w innym tempie. Z pająkami właściwymi też jest troszkę inaczej niż z ptasznikami. Bo ta chyba nie chce. Ta również nie chce, moi drodzy. Więc w takim razie nie będziemy jej zmuszać do tego, żeby jadła, ale możemy ją zmusić do tego, żeby opuściła pojemnik. Pokażę wam ją na chwilę. Są bardzo skoczne, bardzo szybkie. Natomiast nie są groźne, to najważniejsze. O! Żeby mi nie wyszło po prostu pod pachę, tak jak kiedyś Frizowi prawie. To wszystko jasne, ta heteropoda na pewno nie będzie jadła, bo jest przed wylinką. Widzimy, jaki ten pająk jest nabrzmiały, nie? Dobra, w takim razie odkładamy i ją. Widzicie, dzisiaj chyba bardziej ogarnianie niż karmienie tej hodowli, bo rzeczywiście nic nie chce jeść. Tutaj, moi drodzy, jest Pecyloteria metallica, podrostek. Spróbujmy tak od góry. No jasne, takiego świerszczyka to od razu. Wygonimy ją troszkę, tylko tak wiecie, żeby nie puściła świerszcza ze strachu. O, puściła świerszcza ze strachu. A, dobra, słuchajcie, niestety nie uda nam się jej wygonić, więc ja tego świerszcza tutaj zostawiam. Ona sobie do niego wróci. Woda, a jakże? Pecyloteria metallica lubi wilgotno. To są lasy deszczowe w Indiach i to dodatkowo, z tego co czytałem kiedyś, to Pecyloteria metallica występuje na 100 km kwadratowych w pewnym rezerwacie w Indiach, więc jest to naprawdę niezła akcja. Patrzcie, co mam. Kiedy ostatnio widzieliście moją seladonię? Przypominamy, gdzie jest gniazdo. Górna klapka jest tutaj. I tak naprawdę dobrze by było wygonić seladonię właśnie z przodu, bo ona ma jeszcze klapkę z tyłu, która jest taką klapką, można powiedzieć, asekuracyjną. I patrzcie. Z tego, co mi wiadomo, to jest samica. Jeszcze nie jest dorosła, bo jest malutka.
Znaczy już nie jest taka malutka, jak ją dostawałem, to była mniejsza niż karapach z jej teraz. No natomiast wydaje mi się, że jeszcze na pewno z wylinkę dwie musi ta dziewczyna poczekać, zanim ogarniemy jej samca. No ale przyznajcie, widowiskowy ptasznik. Dobra, chowamy ją, bo ona akurat ją karmi tak, że zawsze jej świerszcze latają, więc tylko tutaj dorzucimy troszkę wody. Tutaj mamy małego chromka, czyli Chromatopelma cyana pubescens. Ja celowo wam nie pokazuję dzisiaj moich wszystkich samic z projektu Chromka, no bo to jest temat na aktualizację do filmu Projekt Chromka. Tymczasem świerszczyk numer 1. O, został wyczuty, natomiast nie chcący go zgniotłem za bardzo, więc nie wykaże ruchu. O, chromki to wiadomo, słuchajcie, również praktycznie w każdych ilościach, przynajmniej młode. Starsze już nie są takie łakome, natomiast młodziaki wcinają zawsze. Teraz może nam się uda, ale nie gwarantuję. W tym pojemniku siedzi Birupes cimoroxigorum, czyli ptasznik pochodzący, endemit w ogóle, pochodzący z Borneo. Tylko jest to naprawdę mega skryty ptasznik i nawet jak jest głodny, to naprawdę bardzo ciężko jest go wygonić z gniazda. Czekajcie. Dobra. O, i widzicie? Strasznie płochliwe stworzenie. W takim razie, żebym wam pokazał, jak on wygląda, to wyjmiemy mu na chwilę ten element konstrukcyjny całego gniazda. I zobaczcie tylko na tą piękność. Rzućmy jej świerszczyka i zobaczymy, czy ona zareaguje jakoś specjalnie. Nigdy praktycznie nie widać, jak ona atakuje, wiecie. Ona woli, aż świerszcz totalnie wejdzie jej do gniazda. I wtedy będzie miała pewność, że sobie go złapie. Patrzcie. No zestresowała się niestety. Teraz pora na przedstawiciela Tyfoflaena, moi drodzy. Mianowicie siedzi tutaj totalny pierdek, który wyliniał niedawno, być może jest głodny. Musimy ustawić teraz aparat jakoś i postaramy się nagrać, jak on łapie ofiarę. Dobra, słuchajcie, albo się uda, albo nie. Ja moją Tyfoflaena karmię w ten sposób, że podkładam tutaj świerszczyka, takiego bez głowy, no nie? I czekam, aż pająk go dziabnie. Czasem się to nie udaje, za pierwszym razem. Czasem się nie udaje za drugim, czasem się nigdy nie udaje. No dobra, moi drodzy, ona sobie tego świerszczyka zaraz capnie. Natomiast widzimy, że pajęczek jest mega mały, a to jest L4 albo L5 już. Także naprawdę turbo maleństwo. Idziemy dalej. No więc teraz chciałbym wam pokazać mojego Orpanakę z Filipinus, który właśnie chowa się do gniazda, a wyliniał 3 dni temu. No wylineczka pomarańczowiutka jak tylko się da, moi drodzy. Dwudniowy żelek, więc jakby nic mu tutaj nie będziemy przeszkadzali w odpoczynku po wylince, nie będziemy mu dawać jedzenia, bo to tak dopiero za 5-7 dni. Natomiast wody trzeba dać, z racji, że Orphanakes nasz ten konkretny występuje na Filipinach, no to wiadomo, że głównie jest wilgotno. A pod spodem, moi drodzy, siedzi pająk, który na pewno nie odmówi żarcia, no bez jaj. Mowa tu o podrostku Teraphosa apophysis, który się wyczesuje. I to jest podrostek L4 chyba, ale nie chcę was kłamać. No te Teraphosy, słuchajcie, są po prostu zawsze ogromne, nie? Dobra, wrzucamy pierwszego. Pierwszy jest. I jest. Proszę bardzo. Patrzcie, co tu się dzieje. To jest maszyna do wpieprzania. A ta moja dorosła, znaczy ta moja podrośnięta blondyna, to ona, słuchajcie, jej to trzeba dawać tygodniowo z 10-15 świerszczy, żeby ten odwłok wypełnić, naprawdę. Łatwiej jest karmić karaczanami madagaskarskimi, bo są wielkie. Widzieliście? Wyczesało się dziewczę. Tak serio to nie wiem, czy dziewczę, bo nie patrzyłem jeszcze na płeć tego pająka, ale jak się wyczesał, a my tu mamy dość duszno na hodowli, to ja jednak pozwolę sobie zamknąć ten pojemnik. A teraz patrzcie na to. To jest coś, co może nie ma dużej wartości pieniężnej, ale ma ogromną wartość dla mnie, ponieważ to jest młoda samiczka Hetopelma olivaceum po rodzicach, których odłowiłem z Cypru, więc jest to pokolenie F1, czyli takie pierwsze pokolenie po dzikich rodzicach. No i jak widzicie bądź nie, pająk jest niedawno po wylince. W takim razie wyjmijmy sobie wylinkę, żeby ona tutaj nie bruździła. A dążę do tego, że Hetopelma olivaceum na ogół są dość brązowymi ptasznikami, ale dorastające samice po wylince są w stanie opalizować na taki, ciężko nazwać ten kolor, ni to niebieski, ni to zielony, ale na pewno nie jest to brązowy.
Możemy spróbować dać jej świerszcza. Patrzcie, to jest ptasznik, który tutaj przy kamerach, nawet mimo, że po wylince jeszcze nic nie jadł, to teraz nie zaatakuje świerszcza. Ale rozkmincie, że jak go tu położę, to za 15 minut już będzie konsumowany. W każdym razie chciałem Wam po prostu pokazać, jak wygląda piękna, dorastająca samica Chytopelma oliwaceum po wylince. Następnie, moi drodzy, no z tym gagatkiem już ostrożniej. Silnie jadowity afrykański ptasznik, mianowicie Pterinochilus murinus, odmiana Usambara. No i sprawdźmy, jeśli rzucimy mu tutaj świerszczyka, czy on będzie go chciał zaatakować. No, murinus na pewno się robi wściekły. Tego nie da mu się zarzucić. Ale czy on ma ochotę na tego świerszcza? Świerszczyk dostał. W takim razie możemy wrzucić mu jeszcze świerszcza po prostu w paszczę. No i pięknie, ale chwycił. Strzał w dziesiątkę. Dorzucimy mu jeszcze jednego. Niech one sobie biegają, Murin sobie je zaraz zje do końca. O! I kolejne. Również w paszczy potwora. Ostatni pająk na dzisiaj, moi drodzy, jest nim Resus, walka na rej, którego plakat możecie dostać na przykład na ptaszniki-zająca.com. I słuchajcie, ten Resus jest żarłoczkiem, ale tak samo też jest skrytym pająkiem niestety i bardzo ciężko jest go wywabić. No więc tu jest nasz piękny Resus, tylko niestety podejrzewam, że jest on na tyle zestresowany, że teraz też na wizji nie capnie świerszcza, ale nie przeszkodzi nam to spróbować. No i patrzcie, schował się skubany. No, ale ty jesteś już wielkoludem. Kurde, ja go kupiłem na Ostrawie jakieś, w sumie nie wiem ile, myślę, że ponad pół roku temu. Był taki malutki. A teraz to Velvet Spider jak nic. Bo Resus po angielsku to właśnie Velvet Spider. Jeśli miałbym Wam dać radę odnośnie tych konkretnie pająków, czyli Resusów, trzymajcie je sucho i wszystko będzie dobrze. Jak nie zrobicie tak, że Resus ma wilgotno, to serio, on będzie żył, będzie rósł i będzie miał się dobrze. To są pająki, które są spotykane w bardzo suchych rejonach świata, na przykład południowa Europa, pod kamieniami, nawet na takich polach pod kamieniami, gdzie nie ma roślin, więc tam naprawdę temperatury są hardkorowe. No i tym samym również jest bardzo sucho, tak jak Resusy lubią. Dobra, moi drodzy, no widokiem tego pięknego pajączka zbliżamy się do końca odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję też, że wybaczycie nam niektóre błędy, które tutaj po drodze odcinka wyniknęły z powodu tego, że tam się nie zgraliśmy w kamerach czy coś. Więc koniecznie dajcie znać, co byście poprawili w tym odcinku. Z mojej strony mogę co najwyżej Was jeszcze zaprosić na Instagrama, bo tam jest dodatkowy content. Jeśli ktoś czuje, że za mało pająków jest tutaj, albo za mało Carlosa jest tu na YouTubie, to na Instagramie, słuchajcie, codziennie Carlos wlatuje na story, także nic, tylko wbić tam i kliknąć follow. A jak już jesteśmy przy klikaniu, no to wiadomo, że subskrypcją nie pogardzę, tak samo jak dzwoneczkiem. Słuchajcie, dzwoneczek jest mega ważny. Jak nie klikniecie dzwoneczka, to nie macie powiadomień o nowych filmach. Tak to niestety działa. Pamiętajcie, że w sobotę widzimy się z Carlosem. Tymczasem ja się z Wami żegnam, kończę ten odcinek, a my widzimy się za 3 dni. Hej!